świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Misiek Koterski, gościem 13 nuty Radia Wrocław. Dzień dobry. No dzień dobry, witam. Nie, już myślałem, że w tym roku się nie uda, tu proszę bardzo, jest. No dokładnie, niespodzianka, wiara umiera ostatnia. Wykołatałeś, wychodziłeś, wypukałeś, tak jak mówiłem przed chwilą właśnie na Instagramie, jak zapraszałem na ten wywiad, to moja książka zaczyna się cytatem z Biblii właśnie, prościa będzie wam dane, no i proszę, i się udało, nie odpuścił. No. Tak, pukałem i oto jest specjalnie. Kołatał. Słuchaczy Radia Wrocław. A tak Bogiem a prawdą to jesteś bardzo zapracowanym rzeczywiście człowiekiem w ostatnich miesiącach i się zastanawiam, czy trochę już nie masz dosyć. Tak, mam dosyć. Generalnie to szczerze, no możesz się zdziwić, ale naprawdę zrobiłem wyjątek dla ciebie tylko wywiadu już pod koniec roku, bo po promocji książki od kwietnia tych wywiadów było bardzo dużo, podcastów, różnych spotkań, które się rozniosły szerokim echem i same wywiady, same spotkania, bardzo wiele spotkań autorskich i też to echo, które się rozniosło. Ciężar, który za tym idzie, po prostu był już dla mnie bardzo, bardzo męczący i wykańczający. Już sobie postanowiłem, że żadnych wywiadów i odmawiam wszystkim, ale mówię, ty tak długo nie miałem serca. Walczyłem do końca. Walczyłem nie sobie przyjdę do końca o ciebie. Nie, bo, ale to ze względu na to, że naprawdę już jestem umęczony, no już mi się nie chce ciągle powtarzać o tym samym i po prostu nie mam na to energii, było tego za dużo, to też jest niedobre, ale u ciebie byłem już nie raz, zawsze tu się komfortowo czuję, więc mówię rzutem na taśmę po zdjęciach, przyjdę spotkać się i w tym ukochanym Wrocławiu, drugim rodzinnym mieście dać jeszcze parę słów od siebie, o. To powiedzmy jeszcze o tym, że ty się wcale nie pisałeś na tą książkę. To nie było tak, bo mówimy cały czas, że ta zadyma wokół książki. Oczywiście pogadamy też o tym zawodowym życiu, ale to nie było tak, że było jakieś parcie, że ty chcesz napisać książkę, tylko po prostu, no tak się przydarzyło. Powiem tak przewrotnie. Kiedyś, jak jeszcze hulałem i byłem na tej drodze, że tak powiem, która skręcała w stronę, no niestety mogę to dzisiaj śmiało powiedzieć, śmierci, czyli zniszczenia siebie i wszystkiego dookoła i wszystkich, którym na mnie zależało. Pamiętam, jak tu grałem, to już ponad 10 lat temu w Pierwszej Miłości i Mateusz Banasiuk, z którym wtedy tutaj najwięcej wątków mieliśmy i tak się naprawdę kumplowaliśmy, mówił mi kurde, nie no Misiek, no już przeginasz, już tak nie można. Jechaliśmy na narty gdzieś tutaj do Karpacza, ja zjechałem raz i już czekałem na niego w barze, a on zjeżdżał tam kurde do wieczora, a ja już po jednym zjeździe w barze na dole czekałem i wiadomo, już byłem pod wpływem i on mi mówił, nie no stary, a ja mówię do niego, słuchaj, banan, weź mi tu nie gadaj. Ja mówię, o kurde, ja mówię, o mnie kiedyś ktoś książkę napisał, o tobie na pewno nie, kurde, bo takie nudne prowadzisz życie. No i można powiedzieć, że trochę przewrotnie wykrakałem. Dzisiaj oczywiście śmieję się z tego i broń Boże, nie zachęcam do takiego życia, bo tak jak mówię, jest to choroba śmiertelna i 90% moich znajomych, których dotknęła, po prostu dzisiaj z nami nie ma. Miałeś szczęście. To jest tak, i to jest straszne i to jest naprawdę, z tego nie można żartować, aczkolwiek rzeczywiście jak już zszedłem na tą stronę ku życiu, ku światu, no to w ogóle ostatnią rzeczą było to, żeby myśleć o książce i powrocie do tego właśnie, o czym przed chwilą opowiedziałem, bo to wcale nie było śmieszne, to było życie ciągłym upojeniu, uciekaniu od siebie. I po prostu no, w takiej samozagładzie i krzywdzeniu i siebie, i bliskich, i wszystkich dookoła. I naprawdę każdy dzień celebrowałem i czułem wdzięczność, że wyrwałem ze szpon nałogów, a wracać i opowiadać o tym, no to ostatnia rzecz, którą po prostu chciałbym robić. No.
Spotykamy się w grudniu, więc to jest bardzo dobry moment do jakichś podsumowań. Dużo się u ciebie wydarzyło w ostatnich latach, a w ostatnim roku to już w ogóle. I tak się zastanawiam nad tym, jak ty podchodzisz do tego wszystkiego, bo z jednej strony no, powiedziałeś, że jesteś zmęczony, ja się nie dziwię, bo właściwie na mapie Polski cały czas dzieją się różne spotkania autorskie. Wszędzie cię pełno, teatr, film, w telewizji także się udzielasz. Czy to jest ten moment, w którym ty chciałeś być, czy jak projektowałeś siebie właśnie trzeźwego, takiego pracującego i działającego, to te emocje tak w tobie teraz się poskładały i to jest ta część, którą sobie możesz pochwalić? Tak, no to jest taka przewrotność. U artystów jest tak, jak nie ma pracy, to narzekają. Jak jest za dużo pracy, to narzekają. No tak to niestety bywa. Ja generalnie nie narzekam na to. Ja mówię tylko o emocjach. Moja partnerka mówi, nie no, znowu jesteś zmęczony. Ja mówię, no mówię to po to, bo mam też prawo być zmęczony, ale rzeczywiście z jednej strony marzę, żeby już się zaczęły święta i odpoczynek, a z drugiej strony, jak są kolejne spotkania autorskie, jest ich coraz więcej i teraz chyba z 7 pod rząd będzie w różnych miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale na przykład takie miejsca, jak byłem przedwczoraj, Cerekiew Polska, no kurde, w takim zamku ogromnym, no dzięki tej książce też poznałem wiele wspaniałych miejsc w Polsce i wspaniałych ludzi. To jednak właśnie to jest pociągające, że właśnie gdzieś do jakiejś, zaproszono mnie do biblioteki w Kozach, nie, kurczę, i to mnie pociąga, żeby pojechać tam, żeby spotkać się z tymi ludźmi, nie tylko w dużych miastach, gdzie często bywam, nie tylko ze spotkaniami autorskimi, ale też ze spektaklami, ale żeby właśnie tam pójść, tam się dostać. To jest niesamowita relacja z drugim człowiekiem na takim spotkaniu, wdzięczność takiego człowieka, że ja się tam pojawiłem i naprawdę... Takie spotkania są dla mnie bardzo ważne i z jednej strony, tak jak mówię, chciałbym od tego odpocząć, a z drugiej strony nie odmawiam kolejnych akurat samych spotkań autorskich, bo tak jak już powiedziałem, wywiadów odmawiam, ale spotkań z drugim człowiekiem nie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mnie zapytałeś, ta książka w końcu powstała przez 4 lata. Kinga Jana, z wydawnictwa Znak, namawiała mnie na nią. Ja jej z roku na rok odmawiałem, aż w końcu po wielu, wielu wiadomościach na Instagramie od ludzi, od fanów i to takich wiadomościach porażających, takich na przykład, że pisze chłop: Panie Michale, jestem policjantem, biłem żonę, znęcałem się psychicznie nad córką, piłem alkohol, byłem strasznym człowiekiem, wysłuchałem pana podcast, zmieniłem swoje życie, od pół roku nie piję, pogodziłem się z żoną, przeprosiłem żonę, córkę, wiem, że to jest praca na całe życie, że jeszcze dużo muszę zrobić, żeby mi wybaczyły krzywdy, które im wyrządziłem. I po co ja to mówię? No to są drastyczne historie, ale takie też są. I to, że ludzie się zmieniają dzięki tej historii. Nie dzięki mnie, bo zawsze im to mówię. To jest dzięki tobie. To jest dzięki tobie. Ciebie oczywiście mogła zainspirować moja historia, ale bez twojej woli, to też matki piszą, czy partnerki, czy partnerzy. Panie Michale, no co zrobić? Może pan z nim porozmawia? Może pan go... Co ja mam zrobić, żeby on przestał pić? Ja mówię, no właśnie nic pani nie jest w stanie zrobić. Jeśli ktoś nie zechce, to nie ma takiej siły żadnej, takich terapeutów, ani takich ośrodków, które by cię do tego zmobilizowały i zmusiły. Więc to jest ten krok, trzeba wykonać pierwszy samemu, oczywiście potem zwrócić się o pomoc. Ale tak jak mówię, no to wszystko mnie zmobilizowało w końcu do napisania tej książki. Napisania to za duże słowo, bo ja ją opowiedziałem i świetnie ją spisała Beata Nowicka, która wcześniej pisała biografię, no troszkę inne, bo wybitnych artystów jak Zamachowski, czy Sztur, czy wielu innych, to tu było troszkę inaczej. No ale Beata też mnie znała od lat, z nią pierwszy wywiad przeprowadziłem do gazety L wtedy i jakby potem wiele razy, kiedy
kiedy udzielałem różnych wywiadów, to zawsze chciałem z nią rozmawiać, bo po prostu ona nigdy nic nie wykorzystała przeciwko mnie. Nawet jako w tej swojej szczerości i naiwności powiedziałem za dużo, to potem mówiła: słuchaj, no Michał, no zastanów się, czy na pewno chcesz, żeby to się ukazało, albo wiesz co, jak mówiłem nie, tego nie, to nigdy mnie nie namawiała do tego, po prostu... Te lata zaufania spowodowały, i to uważam, że nie ma przypadków, i dzisiaj z pełną świadomością to mówię, że to wszystko było po coś. Wszystko było po coś, że ją spotkałem te 17 lat temu, to, że przeżyłem to i że dzisiaj mogę się dzielić tą historią i że ona tak ludziom pomaga, no bo schemat uzależnionego... Nam się często uzależnionym wydaje, że my, o, każdy to jest taki wyjątkowy, wyjątkowy narkoman, wyjątkowy alkoholik i wyjątkowo cierpi. Otóż nie, wszyscy jesteśmy tacy sami. Działamy wokół tego samego schematu uzależnienia choroby, która nas po prostu cały czas oszukuje, zabiera nam duszę i wszystko, co kochamy. A powiedz, podczas tych spotkań, bo ich były już setki, spotykałeś mnóstwo ludzi, były takie reakcje, które przerosły twoje najśmielsze oczekiwania, że no tak mocno ci gdzieś wywierciły w brzuchu coś takiego, że do dzisiaj gdzieś to trzymasz, albo że trzymałeś długo? Powiem tak, na tych spotkaniach myślę, że często no jakby też ludzie nie do końca się spodziewają wszyscy, o czym to będzie. Wiesz, poraża mnie to z jednej strony, że przychodzi masa, za każdym razem są pełne sale. Szczerze, nigdy w mojej karierze po żadnym filmie, po żadnym spektaklu, w sensie, no nie zostało, czy nie było takiej masy fanów, nie przyszło jak na moje książki. No nie chciałbym oczywiście zostać znanym trzeźwiącym narkomanem, bo dużo w życiu zrobiłem, no ale na szczęście ta twórczość też jest taka, że gdzieś to się równoważy. Ale powiem tak, no często przychodzą ludzie, gdzie słuchaj, przychodzą z książką po trudnych rzeczach, o których mówię, o dzieciństwie w domu alkoholowym, bo mój ojciec też ta choroba go doświadczyła. Dzisiaj jest już ponad 20 lat trzeźwy, no ale w tym domu niestety się wychowałem. To ludzi porusza, ludzie są no zdruzgotani, ale często też no przychodzą podpisać książkę po spotkaniu, czuję od nich alkohol, bo widzę, że przychodzą jeszcze ci, co tak są na tak zwanej wojnie, którzy są, kurde, no walczący, ale mimo to i tak przychodzą. To o dziwo jest dla mnie taka, no może to głupio zabrzmi, ale dla mnie to jest pocieszające, jest nadzieja, że oni tkwią w tym, i wiedzą przecież, z czym się tam spotkają, o czym ja będę mówił, o uzależnieniu, ale chcą przyjść, chcą. Gdzieś podświadomie są już tym zmęczeni, tym zniewoleniem. I może tak, na samych spotkaniach ludzie się boją, myślę, tak po prostu powiedzieć, no jest za dużo ludzi w kolejce i gdzieś się zwierzyć, i ja wiem, jakie to jest trudne, bo sam pisząc książkę, to tydzień przed po prostu zadzwoniłem do wydawnictwa i mówię: nie wydajemy, bo opanował mnie lęk. No niech państwo sobie wyobrażą, że teraz każdy z państwa teraz siedzący pisze o wszystkich najciemniejszych stronach swojego życia i już nawet nie mówię, żeby to cała Polska czytała, ale wszyscy sąsiedzi z państwa bloku. No i powiem, codziennie, tak, i codziennie patrzycie im w oczy. No więc ja się nie dziwię, to jest bardzo trudne. Ja dzisiaj, jak ta książka powstała, jestem na tych spotkaniach, to sobie myślę: to chyba nie ja, bo ja nie jestem taki odważny. Skąd to przyszło? Znaczy wiem skąd. Dzisiaj wiem, że to Bóg się na 100% mną posłużył i że nie ma innej możliwości, żebym ja znalazł w sobie, bo to jest nadludzka siła się tak odsłonić i odważyć. Ale jak mnie zapytałeś, to po prostu przeczytam, bo myślę, warto, to jest króciutki tekścik. Ludzie piszą te wiadomości i w tych oczywiście wiadomościach są jacyś tacy bardziej otwarci do tego, żeby się odsłonić. No i jedna z takich wiadomości, która ostatnio bardzo mnie poruszyła, oczywiście bez imienia i nazwiska, przeczytam, jest następującej treści. Witaj, Michał. Mieszkam na stałe w Londynie, ale kilka dni temu byłem w Warszawie w galerii Złote Tarasy, by kupić twoją książkę i się nie udało. Choć z półki wziąłem ostatni egzemplarz. Pani, która mi wskazała drogę po książkę, powiedziała, że została ostatnia. Wczoraj była dostawa, a dzisiaj jest tylko jedna. Wracając do Londynu w samolocie zabrałem się za czytanie twojej książki.
Kolego, nawet nie wiem kiedy, a już lądowaliśmy. Po wyjściu z samolotu przytuliłem swoją córkę i przeprosiłem za wszystko, co złe. 10 lat stałem w Londynie na bramce, aż w końcu się uzależniłem od alkoholu i nocnego życia. Od 11 miesięcy rzuciłem pracę w ochronie, otworzyłem firmę ogrodniczą i jestem trzeźwy. Zaszyłem się i walczę z każdym dniem o to, bym nie musiał wstawać z łóżka w środku nocy tylko po to, żeby zrobić łyka gorzały. I to jest jeden z takich maili, ale po prostu no, w życiu, w najśmielszej nawet swojej próżności bym sobie nie wymyślił, że moja książka, moje doświadczenie może zmieniać ludzi, powodować, że ludzie stają się lepsi, przepraszają swoich najbliższych. No to to jest najwspanialsza nagroda, to nie ma nic wspanialszego. I od razu mi się przypomina praca z moim ojcem, kiedy robiliśmy film Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Poprosił mnie, żebym opowiedział mu historię naszego, no, jakby mojego dorastania, dojrzewania, kiedy dławiła go choroba alkoholowa i kiedy mu to opowiadałem i patrzyłem, bo jako nastolatek prosto w oczy waliłem mu najtrudniejsze rzeczy. Można powiedzieć, że to była taka moja spowiedź i dzięki temu dał mi zrzucić ten ciężar, który ciążył na mnie, ale sam przyjmując go widziałem, że był zdruzgotany i zapytałem go, no słuchaj Marek, ale po co ci to jest? No po co ty chcesz tego słuchać? Przecież to jest straszne. A on mówi, słuchaj Michał, jeśli ta opowieść może uratować choć jedno życie, to każda konsekwencja, każdy ciężar jest wart zniesienia, bo życie ludzkie jest najważniejsze. Dzisiaj też sobie to przypominam i to był jeden z powodów, dla których zapisałem tę książkę i się na jej napisanie zdecydowałem. Książka już jest, ale ty cały czas się rozwijasz. To nie jest tak, że skończyło się na książce, wyszedłeś z nałogu, poszedłeś na kilka terapii i już jest. To jest ciągła praca, ciągła walka. Bez względu na to chyba myślę sobie, czy ktoś jest uzależniony, czy nie. Po prostu w życiu trzeba walczyć o jakieś rzeczy istotne dla nas. I zastanawiam się, z jakimi emocjami jest ci w tej chwili najtrudniej? Znaczy, powiem tak, no słuchajcie, to też tobie mogę powiedzieć, to wszystko, co teraz wam mówię, jest wspaniałe, dowartościowujące i można poczuć się w pewnym momencie nawet Panem Bogiem, to się bardzo łatwo zapomnieć, więc ja sobie właściwie może nie tyle, co trudno radzę, ciężko radzę, tylko sobie staram przypominać, Michał, ty się kurka nie zapomnij, że ty jesteś też uzależnionym, że wiesz, no dostaję, tak jak powiedziałem, mnóstwo wiadomości, a panie Michale, a jaka rada, a co leczyć? I ja w pokorze od razu odpisuję. Proszę panią, ja nie jestem terapeutą, proszę się zgłosić do placówki. Ja nie biorę na siebie takiej odpowiedzialności, bo mam przykład niestety znanych ludzi, którzy wyszli z uzależnienia, popisali książki wszędzie, mówili jak innym, jak trzeźwieć i dzisiaj niestety dalej piją i się nie mogą podnieść już od tamtej pory. To jest zaciskanie sobie pętli na szyi. Więc to jest jakby najtrudniejsze, żeby nie zapomnieć w moim przypadku przede wszystkim, że ja jestem uzależniony, a potem jest cała reszta. To może zabrzmieć bardzo drastycznie, ale potem dopiero jestem ojcem, potem dopiero jestem partnerem, potem dopiero jestem aktorem. Dlaczego? Bo jak ja zapomnę o tym i się wyłożę i zacznę znowu pić, to ja nie wyrobię się na żadnej z tych płaszczyzn. Taka jest rola uzależnionego. Aczkolwiek ostatnio gdzieś czytałem, jest biografia Matthew Perego, no, który niestety, wiadomo, odszedł niedawno i też bliska mojemu sercu. Aczkolwiek z jednym się nie zgodzę. On tam troszkę tak pisze, że to jest ciągła walka, cierpienie i ciężar. Nie, słuchajcie, ja wam powiem szczerze, w ogóle tak tego nie doświadczam i tu możecie sobie myśleć, co chcecie. Ale ja z ręką na sercu powiem, te 9 lat, jak Bozia da, bo zaraz, to za 3 dni, ty, o Jezu, nie, no to czyli nie ma zbiegów okoliczności, tu przychodziłem do ciebie od początku tej rogi do trzeźwienia, tak, sam pamiętam. Widziałeś, jak się ten, i zobacz, jaka niespodzianka. I dzisiaj w rocznicę 9 jestem i powiem z ręką na sercu, z całym przekonaniem, słuchajcie, wszystko, co w życiu najlepsze mnie spotkało, to spotkało mnie w życiu na trzeźwo i oczywiście są problemy, są ciężary, są lęki,
rynki, są trudności, ale to jest nieporównywalne do tych wszystkich najgorszych momentów, kiedy czułem się jak pies, nie obrażając psa, kopany, bezdomny, no po prostu z pogardą, gdzie ludzie na mnie patrzyli. I ja nie mówię tego, tak po prostu na to, tak mnie choroba zdewastowała, sprowadziła do parteru, że ja no, straciłem człowieczeństwo, straciłem godność. I ja dzisiaj nie mogę się zgodzić z tymi słowami, że to jest ciężar. Nie, to jest kurde największa łaska, jaka może być, bo ja w końcu pierwszy raz przeżywam emocje na trzeźwo. Oczywiście to jest bardzo trudne, kiedy się przez lata uciekało. Radość, alkohol, sukces, alkohol, smutek, alkohol, spotkanie towarzyskie, alkohol. No, wszystko rozwiązywałem alkoholem bądź innymi substancjami, narkotykami albo innymi substancjami psychoaktywnymi. No to rzeczywiście, to ja nie mówię, to jest ciężar dla kogoś, kto się w wieku 30 paru lat nagle uczy chodzić emocjonalnie, ale wszystko co najlepsze i w życiu prywatnym. Jestem ojcem swojego syna Fryderyka, który jako pierwszy Koterski urodził się w pierwszej rodzinie. No mam wspaniałą partnerkę i też jak sami wiecie, były wzloty i upadki, się rozstawaliśmy ze 3 razy, ale w końcu... Telenowela. Tak, ale w końcu, ale mieszkamy razem, nie odpuszczam tego, bo wierzę w rodzinę, więc walka jest do końca i pewnie jeszcze na całe życie, bo jak to w związku, sami wiecie, że to nie jest sielanka, ale rodzina jest dla mnie największą wartością. No i sukcesy zawodowe tak samo, no gdzieś dużo się pojawiło tych moich, ten podcast u Kuby Wojewódzkiego i to posunęło za sobą, że dużo w internecie jest wirali ze wcześniejszych wywiadów sprzed lat i rzeczywiście gdzieś już takie komentarze zaczęły się powtarzać pod no ten to ciągle uzależnieniu, no nic nie robi, tak. Tylko uzależnieniu. No nie, to akurat się o to nie boję, to nie jest prawda, bo rzeczywiście to gdzieś wycinają czy z kanału sportowego, czy wcześniej jak byłem u żurnalistów, listy, czy u Żulczyka, czy w innych w ogóle podcastach, no to teraz ludzie jakbyś zmasowany taki atak moich mądrości i motywowania nastąpił, ale rzeczywiście u mnie się dużo dzieje, ja gram no słuchajcie, każdy weekend spektakle i to mam już do 25 roku wszystkie terminy, jakby każdy weekend zajęty. To czekaj, zaraz porozmawiamy tak, o filmach. Tak, i więc jest tego zawodowo na pewno jest tego dużo i więc ja to czuję, że no nie jestem naczelnym prawicielem, tylko to akurat tak się złożyło. Tak i wyszło. Uważam, że to jest rok pod znakiem, jak mnie pytają, co ja robię, a ja w tym roku mówię, słuchajcie, w tym roku poświęciłem się w pełni książce, odmówiłem premier teatralnych, odmówiłem występu, bo po prostu poczułem, że nie mogę robić 2 rzeczy naraz, że ten rok jest pod znakiem tej książki, że ja muszę dać całego siebie, muszę pojechać do ludzi, ale w przyszłym już będzie inaczej. Tak, i zaraz o tym inaczej porozmawiamy. Książka jeszcze tylko nadmienię, bo ty jesteś skromny, tego nie powiesz, no ona bije rekordy sprzedaży. Pamiętam, że księcia Harego tak na dzień dobry to wyprzedziłeś. I faktycznie na tych sklepowych półkach byłem chyba 2 dni temu w jednym ze sklepów, no kilka egzemplarzy tylko, więc to poza tym ten prezentowy okres się zbliża, myślę, że to całkiem niezła pozycja, żeby komuś dać taką autentyczną spowiedź człowieka, który w życiu wiele przeszedł i się chciał tym z kimś podzielić, ale tutaj musimy stanąć na drugiej nodze, bo chcę teraz z tobą porozmawiać o nawróceniu. Zawsze to jakoś tak omijamy, albo ty podchodzisz do tego tak tylko fragmentami. Zastanawiam się, gdzie po odwyku, czy w trakcie odwyku był ten moment, że to te łaski, o których mówisz, na ciebie spłynęły? No, ja też powiem, nie chcę świadomie, bo świadomie to robię, nie chcę, chociaż i tak dużo mówię o Bogu, bo bardzo nie, no dużo jasne. Mu zawdzięczam, ale świadomie nie chcę być takim kaznodzieją, nie chcę ludzi tym atakować, bo wiem, że no wiara i kwestia wiary to jest bardzo intymna sprawa. Ja cały czas mówię, że nie każdy musi wierzyć i nie każdy musi być katolikiem, czy wierzyć, żeby być dobrym człowiekiem. To są w ogóle nie ma jedno z niczym nic wspólnego. I jednego jestem pewien, że wiara, to co mi daje, to, że żyje się łatwiej. Że ja po prostu nie jestem w tym sam, że mam się do kogo zawsze zwrócić. I no, możecie wierzyć w to lub nie, zawsze tą pomoc otrzymam. No nie mówię o tym, że jutro się pojawi 100 tysięcy na końcu, jak się pomodlę, ale kiedy się z czymś nie wyrabiam, nie realne rzeczy. I mówię, zabierz to Boże, powierzam ci to, nie daję sobie z tym rady, to zaraz za jakiś
jakiś czas to się rozwiązuje w taki sposób, w jakiego ja bym w życiu nie wpadł i nie wymyślił. A możesz nam opowiedzieć o tym momencie, gdzie to się zaczęło? Pamiętasz ten moment? Tak, ja powiem szczerze, no te 9 dokładnie lat temu, dzisiaj, kurczę, 9 lat temu, słuchajcie, wieczorem pewnego dnia już, kiedy byłem naprawdę no, w takim skrajnym uzależnieniu, to często na spotkaniu z młodzieżą opowiadam, że to gdyby tak uzależnienie działało, że ty dzisiaj bierzesz, a jutro jesteś na dnie, to nikt by się nie uzależniał, bo każdy by się tego bał. Ale choroba mnie przez lata oszukiwała i ja się oszukiwałem, że wszystko jest w porządku. Przez lata funkcjonowałem, brałem, piłem, hulałem. Wydawało mi się, że jest super. Odnosiłem sukcesy jakieś tam w cudzysłowie. Stałem się znaną osobą i naprawdę no ostatnia rzecz, jaką bym pomyślał, to, że ja jestem uzależniony i ludzie też mnie postrzegali. No to jest oszołom imprezowicz, ale gdzie uzależnienie? Dobrze ubrany, pojawia się w mediach, gra w filmach. No oczywiście niektórzy, że u ojca, no to u ojca, ale zawsze. No i wiecie, no ale jednak gra, występuje. No gdzie to uzależnienie? No właśnie to jest istota tego uzależnienia. To jest tak przebiegła choroba, tak potrafiąca człowieka omamić i tak długotrwała na lata, zabierająca kawałek po kawałku, kiedy ty się nie orientujesz coraz więcej z różnych sfer twojego życia, że w pewnym momencie no, ląduje się na tym dnie, ale do tego są potrzebne lata. I właśnie kiedy ja już wylądowałem na dnie dna, kolejnym z kolei, bo to wiele terapii kończyłem, też jedno z takich punktów uzależnień, co byłem w szoku, bo ja chodziłem na meetingi, na terapię, kończyłem ośrodki roczne, półroczne, zamknięte ambulatoryjne, też? Zamknięte, monary roczne, takie, siakie, no wszystko. Mhm. I tak wracałem do uzależnienia, do brania i picia. W jednej z takich placówek już po ośrodku, gdzie trafiłem, czytałem sobie w korytarzu, czekając na wizytę terapeuty, takie punkty uzależnienia, nie? I żeby się pod nimi. No i pierwsze 9 punktów każdy do mnie pasował, ale najbardziej zdruzgotał mnie ostatni, 10 punkt człowieka uzależnionego, który brzmiał: częste i dobrowolne leczenie się. I ja rzeczywiście leczyłem się często, dobrowolnie i się jeszcze tym bardziej wciągałem to w moją chorobę, że przecież ja się leczę, że robię z sobą. No a potem jak się leczę, no to raz nie mogę, albo że kontrolowanie mogę, przecież ja wszystko wiem o tej chorobie. No mój mózg był mistrzem w oszukiwaniu samego siebie. Choroba robiła ze mną, co chciała i tak jak mówię, jak wylądowałem te 9 lat temu na dnie, to już zostałem sam, już nikt nie chciał gdzieś splunąć w moją stronę, już ostatnią pracę, jaką tu miałem, to jeszcze się trzymałem, tonący brzytwy się trzymał tej pracy w pierwszej miłości, w serialu, to jakieś tam mi dawało jakiś chleb, ale generalnie odeszła wtedy ode mnie ówczesna dziewczyna, ja zostałem sam i wtedy jakby dostałem takiej iluminacji, że pojawiło mi się obraz, że jeśli ja tu zostanę z tymi używkami, z tym alkoholem i już nie ma nikogo, kto mnie zatrzyma w postaci tej zrzęcącej kobity, która już była ostatnia i mówiła, że jak nie przestanę, to się wyprowadzi i w końcu to zrobiła, to ja tu po prostu umrę. I co było najbardziej w tym przerażające? Nie to, że umrę, bo nie to mnie przerażało, ja nie tego się bałem, tylko zdałem sobie w wieku 35 lat, że jak umrę, to nie spełnią się moje największe marzenia, że nigdy już nie zostanę ojcem, że nigdy nie spojrzę w oczy mojego dziecka, że nigdy nie zostanę dobrym ojcem, takim kochającym, który potrafi stworzyć dom pełen poczucia bezpieczeństwa, że nie będę partnerem, że nie wezmę ślubu, że nie odniosę już żadnych sukcesów. To mnie, że moje życie kończąc się pozbawi mnie marzeń, których nie spełniłem, bo przeleciały mi przez palce przez lata picia, ćpania, imprezowania. Wydawało mi się, że to jest takie fajne, a tak naprawdę życie uciekło mi przez palce. I to mnie tak przeraziło i tak mi się żal mnie siebie zrobiło. Tak stanąłem i spojrzałem na tego Michała i mnie taka rozpacz ogarnęła. I co? Wiedziałem, że sobie sam nie dam rady z uzależnieniem, że ja nie mam takiej siły, bo to mi dały ośrodki i tak dalej. I jak to się mówi, jak trwoga, to do Boga. Uklęknąłem i mówię: Panie Boże, błagam Cię z całych sił, zabierz obsesję picia i brania, a ja już nigdy, bez licytowania, nie tak jak kiedyś, że mówię
dobra, jeszcze dzisiaj ostatni raz i jutro na pewno już tego, albo Panie Boże, proszę Cię, słuchaj, pomóż, a ja już na pewno będę lepszy. Nie. Ja już byłem tak przerażony i tak chciałem pierwszy raz naprawdę z całych sił zawalczyć o siebie, że byłem w stanie poświęcić największą moją miłość, którą były wtedy narkotyki i alkohol, bo to muszę powiedzieć, to była moja największa miłość, mimo że mnie kopała, pluła, to była największa toksyczna miłość, która mnie pochłaniała przez lata i po prostu, słuchajcie, możecie wierzyć lub nie, na drugi dzień się obudziłem bez trzęsących rąk, bez lęków. Nie mogłem w to uwierzyć, to był jakiś cud. Godzinę na łóżku czekałem i mówiłem, kiedy to zaraz przyjdzie, to musi przyjść, ale nie przychodziło. I oczywiście te lata doświadczenia, że wiedziałem, co trzeba robić, że są meetingi dla uzależnionych AA, NA, zacząłem chodzić codziennie, one są za darmo na całym świecie, w całej Polsce. Tych grup jest mnóstwo samopomocowych. I zrobiłem tak, jak nigdy się do tego nie stosowałem, 90 spotkań takich w 90 dni. Wcześniej sobie myślałem, ja mam 90 dni poświęcić codziennie na chodzenie na meetingi dla uzależnionych, no to chyba chory na łeb musiałbym być, żeby tam tracić czas. A tu nie. Zrobiłem to wszystko, bo zrozumiałem, że jestem ciężko chory, a jak jestem ciężko chory, to muszę się stosować do zaleceń lekarzy, którymi byli akurat terapeuci i zrobiłem wszystko. Terapia, tą łaskę, którą otrzymałem od Boga, pielęgnowałem i pielęgnuję dziś jak jajko, dlatego w pokorze też pisałem tą książkę, w pokorze 4 lata bałem się, bo już no, u nas niestety jest taka tendencja, ale nie mam pretensji. No, dziennikarze czy ludzie jakby niezwiązani z problemem nie mają pojęcia, że to nie jest tak, o chłop trzeźwieje pół roku albo rok, ja patrzę, a on w Dzień Dobry TVN opowiada, jak on teraz trzeźwieje i że ten. I sobie myślę, chłopie, Boże, no aż się martwię o tą osobę, bo co ty sobie robisz, nie? Ty nie jesteś od tego, żeby opowiadać. Zaraz będziesz grzał, zaraz będziesz pił, to nie jest czas. Zresztą ja miałem to szczęście, że trafiłem na wspaniałego terapeutę Roberta Rutkowskiego, który tam przeszedł ze mną gehennę, ciągle tam robiłem różne rzeczy, paranoję miałem, uciekałem, przychodziłem, nie przychodziłem, ale on... Jaki to był nurt? Pamiętasz? Nurt? Nie wiem, jaki nurt. No myślę, że nurt jego jest taki przede wszystkim, że on sam był narkomanem i alkoholikiem przez lata i już jest chyba koło 30 lat trzeźwy. I to jest zawsze no, ogromną siłą. Ja oczywiście nie podważam terapeutów, którzy nie byli uzależnieni, bo też uzależnieni, oczywiście. Bo znam świetnych terapeutów, którzy nie są uzależnieni, świetnie prowadzą pacjentów. Ale tu on mi mówił jedną rzecz. Posłuchaj, Michał. Jak ja mówię, słuchaj, odezwali się tu, żebym powiedział w gazecie albo w programie, on mówi, ale o czym powiedział? Ale stary, o czym ty chcesz mówić? No ty jesteś jeszcze pacjentem. Jeszcze długo, długo nim będziesz. Ty zapomnij o jakimś mówieniu. Mówi, że za 20, 30 lat. I tu też się z nim konsultowałem, ale on chyba w tej widział, w jakiej ja pokorze jestem do nauki, że ja się bałem i 4 lata odmawiałem. I pytałem Boga, no Boże, no kurde, no daj no żyć normalnie, ale gdzieś też taką miałem umowę z Panem Bogiem, że za tą łaskę, za te wszystkie łaski, które się działy w moim życiu, trzeźwy, syn zdrowy, kurczę, no sukcesy zawodowe, że odpowiem na każde jego wezwanie. I cię wzywał. I mnie wzywał długo, długo się bałem i nie mogłem znaleźć tej odwagi, aż dał mi tą odwagę i dzisiaj jestem za to wdzięczny, no bo jak czytałem ci te wiadomości, to jest jedna, ich jest, słuchajcie, setki. No to, czy na spotkaniach, jak ludzie mówią, to jestem wdzięczny, że się mną w taki sposób posłużył. I Meczugorje jeszcze, musimy tutaj sięgnąć do tego miasteczka, właściwie wioski, bo to też jest coś, o czym opowiadasz i pokazujesz też swoją inicjatywę związaną właśnie z tym. Tak, tam też trafiłem, ale w ogóle generalnie no tak sobie postanowiłem, trzeźwiejąc, że będę zawsze łapał rękę Boga, jak mi ją poda. W najtrudniejszym momencie, wtedy byłem w bardzo trudnym momencie, bo się rozstałem z Marcelą i rzeczywiście moja znajoma aktorka zadzwoniła. Ja akurat byłem z kolegami na Kanarach trzeźwiejącymi.
No i sobie, kurczę, tam przeżywałem to rozstanie, a ona pisze do mnie, mówi: słuchaj, której też tak dobrze nie znałem na tamten moment, po prostu znaliśmy się z planu, z pierwszej miłości, słuchaj, jedziemy do Medjugorje na Sylwestra i ja nawet nie wiedziałem, co to jest. I mówię: dobra, jadę tam, nie? I po prostu pomyślałem, jak Bóg się zwraca, to biorę tą rękę, to na pewno będzie coś dobrego, aczkolwiek nie chcę zdradzać, tam w książce jest opisane, tak, jak tak. ta podróż trwała i... że to nie było takie proste od samego początku i dużo mnie tam, że tak powiem, no na początku szokowało i wiele śmiesznych sytuacji, ale ta taka najważniejsza duchowa to ta, że rzeczywiście tam doświadczyłem takiego Boga, no Medjugorje na kamieniach, po prostu zbudowana świątynia Jezusa przysłowiowo, bo tam właśnie nic nie ma i tam się czuje tego Jezusa i Boga, no namacalnie, czyli w jakiejś, na końcu świata, w jakiejś Bośni, kurczę, czy to w Serbii, bo w Serbii, w jakiejś, kurde, no po prostu, słuchajcie, no tam kamień na kamieniu, na jakimś wzgórzu, nie ma złota, nie ma świątyni, nie ma, kurczę, pałaców, nie ma kościołów, nie ma nic. Zresztą do dzisiaj Kościół gdzieś tego nie zaakceptował w sensie takim, że nie jest to potwierdzony cud. Ty idziesz po tych skałach, gdzie objawiła się Matka Boska, pięciorgu dzieci i czujesz namacalnie tego Boga. Czujesz go w sobie, bo tak jak jestem uzależniony od telefonu, to słuchajcie, w ogóle po telefon tam nie sięgałem. Coś się stało, że ja dobrze w pokoju byłem sam ze sobą. A sami wiecie, jak to jest trudno. No niech ktoś z was pobędzie sam ze sobą i ze swoimi myślami. Godzinę, a dwie, a całe dnie bez telewizora, bo tam no nic. Jak to się mówi tam, gdzie kozy, no to ja już nie chcę tego przysłowia, gdzie psy, wiadomo, ale no po prostu tam czułem tego namacalnego Boga i tam rzeczywiście no przeżyłem niesamowite duchowe doznania, ale tak jak mówię, tych doznań jest, nie trzeba jechać w święte miejsca, żeby tego Boga namacalnie czuć. Ja go rzeczywiście za każdym razem, kiedy się z czymś nie wyrabiałem, to się modliłem. Tego też jest bardzo tych świadectw dużo w książce i tak jak kiedyś chodziłem do toalety, żeby wziąć kreskę, no nie chcę już nawet wymieniać nazwy substancji, ale zażyć jakąś substancję, żeby, nie wiem, nie bać się, poprawić samopoczucie, to teraz nieraz idę do toalety, jak nie mogę, modlę się, mówię: Panie Boże, no bo gdzieś się wstydzę przy ludziach uklęknąć, jeszcze na tyle odwagi nie mam, no ale też po co tym emanować, żeby nie pomyśleć, że zwariowałem, i modlę się, mówię: Panie Boże, pomóż, bo nie daję sobie tutaj rady. No i zawsze mi pomaga w taki czy inny sposób, ale to już by tu czasu nam nie starczyło, żeby to wszystko opowiedzieć. Więc na koniec jeszcze cię zapytam o to, co przed tobą. Tak jak powiedziałem, w tym roku, jak mnie pytali, co w tym roku, to ja mówię: słuchajcie, no książka w tym roku. I tej książki było bardzo dużo i trudno było na co innego czas znaleźć. I w pewnym momencie miałem dwie premiery spektakli zaplanowane, ale po pierwszej, zaraz się premiera książki ukazała i ja już wiedziałem, że nie ma na to przestrzeni, że nie ma na to czasu. Więc książka, aczkolwiek wchodzi w grudniu serial na Netflixa 6-odcinkowy Tajemnice polskich fortun, w którym gram tam jedną z głównych ról. No i są oczywiście nowe projekty. Nie chcę nie też... Nie możesz zdradzić. Nie, oczywiście. Mógłbym, ale po prostu zawsze jest tak, jak coś nie jest zrobione i mój ojciec mówi: słuchaj, dopóki to nie jest na papierze i nie wejdziesz na plan i nie ma pierwszego klapsu, to nie istnieje. Mądre. Więc tak naprawdę rzeczywiście, powiem tak, są już różne plany, na które sobie zrobiłem przestrzeń, ale rzeczywiście, no dopóki one się nie wydarzyły, to trudno o nich mówić i rzeczywiście one są, nie istnieją, i pandemia nas nauczyła i potwierdziła te słowa, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. Wszyscy plany mieliśmy wielkie i się rozwiązały w ciągu jednego dnia za pstryknięciem palcami, więc mogę se planować, ale rzeczywiście chcę postawić już więcej w przyszłym roku na rodzinę. Też troszkę tych planów zawodowych ograniczyłem i skupić się na takich dwóch projektach, no, które zobaczymy, miejmy nadzieję, że się wydarzą w przyszłym roku. I o których przyjdziesz tutaj usiąść opowiedzieć. Oczywiście. A ja będę cię nękał. No dobrze, nie, no nękaj mnie, oczywiście. No tak jak mówię, tak się zaczyna moja książka. Nie ja ten cytat tak z Biblii napisałem, a Beata Nowicka, i też jest niesamowity też cytat Alberta Camus w tej książce.
książce, no naprawdę jestem wdzięczny, że też na nią trafiłem i to zawsze podkreślam, bo to o tym często się zapomina, że Beata to spisała i myślę, że bez niej ta książka tak. nie byłaby taka, jaka jest. I tu jak się spotkaliśmy, to się śmiałeś i mówisz do mnie, słuchaj, no film jeszcze trzeba zrobić. Ja powiem, że no zgłosił się do mnie jeden z reżyserów i mówi, Michał, ta książka jest napisana i tu pokłon dla Beaty, tak świetnie dramaturgicznie, on mówi, że to jest materiał, no w filmie się tego nie da zmieścić wszystkiego, to by trzeba właśnie serial kilkuodcinkowy. Ja mówię, słuchaj, wszystko małymi krokami, niech książka pożyje swoim życiem, a potem zobaczymy, jak taki będzie ten u góry miał takie plany, to i fajnie, no słuchajcie, no kurczę, no już tak, żeby nie było, że ja taki święty, no jest to łechcące próżność i niesamowite, że nagle piszę o tobie książkę, babka, która pisała o Zamachowskim, czy o Maćku Szturze, no, którzy mają o wiele większe jakby no, doświadczenie w świecie artystycznym i w ogóle no, te role i zawodowo, no to jest w ogóle, no ja mogę tylko marzyć o tym, żeby zagrać tyle i u tak wybitnych twórców, jakich oni zagrali, a jednak książka jest o mnie, jednak Bananowi się śmieje i mówię, no i widzisz, o mnie napisali, no, ale Banan, wszystko przed tobą, słuchaj. Nie, no oczywiście nie polecam, że tą drogą, ale wiecie, o co chodzi. Jest to wspaniałe uczucie, jakby jeszcze powstał film i tu nie tylko o mnie, tylko bo dużo w tej książce jest o moim ojcu, o jego twórczości i w ogóle o twórczości Koterskich, to myślę, że to byłby hit i na pewno każdy by chciał to zobaczyć, bo to jest niesamowita historia, nie tylko moja, ale też całej mojej rodziny. No i zamykając historię naszego kolejnego wywiadu, zapytam cię o święta, bo ty lubisz święta. I o te plany, gdzie ten proces lądowania się zacznie, prezenty i czy Frylo napisał już list, czy będzie pisał? Tak, no powiem tak, plany były właśnie wielkie. Mieliśmy jechać z promocją książki do Nowego Jorku już 15 grudnia i były ustalone i Nowy Jork, i Filadelfia. No i mój kolega, który to organizował z pośrednikiem ze Stanów, zapewniał mnie pół roku, bo różne miałem inne propozycje i mówi, nie bierz tego, lecimy. I się dowiedziałem 2 tygodnie temu, że nie lecimy. I ja mówię, kurde, nie, no nie wierzę, no kurczę, no to wszystko pod to ułożyłem, ale zaraz szybko sobie pomyślałem, dobra, okej, to jest po coś, Bóg wie lepiej, na pewno coś lepszego z tego, zaraz się dowiem, co. No i co wyszło? No to, że spotkań się posypało pod koniec, biblioteki mają chyba pieniądze do wydania, więc ten, a ja dzięki temu spotkam się z ludźmi i to jest dla mnie bardzo fajne i tych spotkań chyba z 10 się pojawiło do końca roku. Spędzę, tak byśmy nie byli na święta z rodziną, jednak no co tu dużo gadać, rodzina jest najważniejsza, ja się może chyba troszkę w tym zapomniałem, bo sobie pomyślałem, o Jezus, Stany, Nowy Jork, polecę z książką, no to wszystko to przysłoniło, nawet te wartości i się w tym zapomniałem, a Bóg mnie tu odwrócił i mówi, słuchaj, jest coś ważniejszego, więc no będziemy mogli spędzić święta z rodziną i z moim ojcem, i z teściami, i z moją babcią, która już ma ponad 90 lat. No i wiadomo, jakie jest życie, więc dobrze się stało, a co najlepszego jeszcze w tym, taka wisienka wczoraj na torcie. Ja też często opowiadałem ci historię o panu Kleksie i tak dalej. I tak sobie myślałem, bo lecimy jednak do tych Stanów tylko 30 grudnia i będziemy tam prawie do końca stycznia, więc wszystko i tak się dobrze ułożyło. Co prawda już nie do Nowego Jorku, tylko do Miami. I sobie tak myślałem, Jezu, a w styczniu premiera Kleksa, a ja jestem no fanem pana Kleksa. Moim wielkim marzeniem jest, co wie Maciej Kawulski, bo mu pisałem, że muszę zagrać. No teraz się nie udało, ale będzie, jak będzie robił następne części, ja wierzę, że będzie, no to muszę tam zagrać. I mówię, nie pójdziemy na premierę Kleksa, a mojemu synowi ciągle puszczam, czy tą bajkę Sanach, ten teledysk i on się tak zafascynował i starego w Kleksa kazał mi puszczać i okazuje się, słuchajcie, no jak ja to patrzę, no to rzeczywiście no czas nie był łaskawy dla tego starego Kleksa, a jednak mój syn no cały czas, nie, puść mi Dziki jest dziki, nie, puść mi ten i
kurczę, cały czas jedziemy w samochodzie, telefon mu przyczepiam i ogląda te teledyski, znaczy te teledyski, te fragmenty z piosenkami, jest zachwycony, więc jest na maksa zajarany i cały czas mówi, no kiedy pójdziemy na pana Kleksa, a to jest nowy czy stary Kleks, a jaki? No a wczoraj wiadomość, że dzwoni pani, mówi w imieniu Maćka Kowalskiego, Maciek, za to ci bardzo dziękuję, chciałem zaprosić pana z małżonką i z synem na premierę 18 grudnia, okazuje się, że jest premiera, a w styczniu pojawi się w kinach, no robię im reklamę, ale myślę, że warto, bo to jest no coś, co i dla młodych, i dla starszych, dla nas, no chyba całe rodziny będą usatysfakcjonowane, no bo przecież to jest no film naszego dzieciństwa, naszej młodości, każdy chciał mieć przyjaciela czy ojca jak pan Kleks, no i to połączenie Franceskiego i Kota i to nowatorskie podejście, jakie widzę, ci wszyscy ludzie zaproszeni do współpracy, ale do teledysków, te gwiazdy muzyki, czy hip-hopowej, czy popowej, no to jest w ogóle coś niesamowitego, niesamowite wydarzenie i cieszę się, że będę mógł w nim wziąć udział i cieszę się kolejny raz, że Bóg lepiej to ode mnie zaplanował, niż ja bym to zaplanował, bo święta spędzę z rodziną, no i spełnię swoje jakieś małe kolejne marzenie. Misiek Koterski, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, super. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.